pojechaliście do Bangkoku na początku lutego, tak? Tak, z początkiem lutego żeśmy wylecieli do Bangkoku na przeszczep komórek macierzystych z synem. Zbieraliście wcześniej Państwo na ten wyjazd. Tak, zaskoczyło Was to, jaka była mobilizacja, jak się tak szybko udało to zebrać te pieniążki? Tak, właśnie. To była duża mobilizacja ludzi, za co im ogromnie dziękujemy, bo bez nich nie byłoby możliwości, żeby Paweł mógł skorzystać z takiej terapii komórkami macierzystymi, bo po prostu dla jego zdrowia będziemy próbować wszystkiego, co może dać mu zdrowie. Więc odzew był wielki, dużo ludzi pomogło. Dzięki temu Paweł nazbierał pieniążki, by móc tam polecieć i mieć ten przeszczep tych komórek. Mhm. Jak Paweł zniósł podróż? Odbyło się wszystko bez problemu? O dziwo, właśnie sami byliśmy zaskoczeni, że bardzo dobrze. Dużo spał w samolocie, także podróż przebiegła okej. Ale chyba największy kłopot to była aklimatyzacja, prawda? Tak mi się wydaje, bo to jednak dokładnie. Strefa czasowa inna. No dla nas może nie, ale dla Pawła, nie? I temperatura i te 6 godzin różnicy to jednak. No to przez 3-4 dni pierwsze to Paweł się przyzwyczajał po prostu do temperatury, do klimatu i do zmiany czasu. Bo w Bangkoku był pan, tak? A pani też, tak? Wszyscy razem byliście w Bangkoku. Aha, nie myślałem, że po prostu mama tutaj, Nie. Przyjęliśmy razem, bo Paweł wymaga całodobowej opieki, no a wiadomo, on już też swoje waży, żona już niestety nie da rady go tak sama dźwigać, także pod tym względem musimy pomóc obydwoje rodziców, a tym bardziej ja jeszcze po prostu komunikuję się w języku angielskim bardziej niż żona, także to pomogło. To jak to właśnie, przez ile dni tam byliście? Tam byliście przez 2 tygodnie, więcej? Nie, tam byliśmy przez 25 dni. Prawie miesiąc. No, dokładnie. Aha. I co od pierwszego dnia, jak wyglądał pierwszy dzień? Jakieś przygotowanie, tak? Tak, pierwszy dzień to było takie przygotowanie. Nas po prostu przez personel tam medyczny do tych przeszczepów, zapoznanie z całym tym okresem, którym tam byliśmy, co będzie miał Paweł podawane, bo on miał podanie 8 razy komórek macierzystych, w tym po jednym razie do jednego i do drugiego oka. No a później już od poniedziałku po prostu zaczęły się te podania plus rehabilitacja. Jak Paweł znosił ten przeszczep komórek? Właśnie dobrze. Mówiono nam, że może być różna reakcja, dzieci są różne, że na przykład podanie do oczu może boleć, może się pojawić ból, gorączka, natomiast Paweł o dziwo znosił to wszystko dobrze, także nie było żadnych bólów ani gorączek na szczęście i przyjął to jego organizm w porządku. A jak ta rehabilitacja polegała? No to widziałem, znaczy z tego co widziałem, to byli specjaliści, tak? Oni jakoś tak rozciągali, jakoś ustawiali ciało, tak? Na tym polegała rehabilitacja? Tak, dokładnie. To jest ogólnie bazalna taka rehabilitacja, rozciąganie rąk, nóg, całego ciała, pionizację. Do tego dochodziła akupunktura, akwaterapia. Terapia ręki, terapia wzroku. Także taki kompleksowa komora rehabilitacja. Komora hiperbaryczna. No dużo tego. To jak właśnie czy zauważyliście Państwo w takim razie po tej rehabilitacji, po wizycie w Bangkoku zmianę u Pawła na plus oczywiście? To znaczy się ogólnie, jeżeli chodzi o podania komórek macierzystych i ich po prostu rozwój, komórki rozwijają się od pół do roku czasu, także wtedy możemy zaobserwować jakieś efekty. Natomiast na tą chwilę co zauważyliśmy? Na pewno zauważyliśmy się, że Paweł dużo chętniej wykonuje ćwiczenia ze względu na to, że te napięcie mięśniowe bardziej mu popuściło, tak? Że jest luźniejszy, jeżeli chodzi o wzrok, to natomiast on ma bardzo słaby wzrok, dlatego też miał podania do oczu. Wieczorami zauważyliśmy, że przy takim słabszym świetle on akurat dużo się rozgląda. Także coś w tym temacie ruszyło. Rączki też na pewno już lepiej pracują, bardziej po prostu umie panować nad swoimi po prostu kończynami i na pewno dużo z tego co zauważyliśmy, to jeżeli chodzi o pozycję siedzącą, to jest dużo stabilny, bo praktycznie
wszystkie ponad 12 godzin lotu nam przesiedział w samolocie i nie było z tym żadnego problemu. Aha. Najbardziej chyba zapamiętałem taki obrazek uśmiech Pawła. To jest takie chyba najbardziej wymowne to, że jest dobrze, jest coś, no, dobrze się dzieje. Tak, no jeżeli te mięśnie puszczają, jest po prostu jego komfort pracy na rehabilitacjach jest lepszy, wtedy na pewno jest dla niej, nie ma tego bólu, tak? I na pewno cieszy się z tego powodu i jest mu lepiej. Czy to, co w jaki sposób tam się zajmują, to się różni w Polsce? I podejście do pacjenta, do drugiego człowieka? To znaczy się, na pewno co zauważyliśmy na wstępie, to jest to duża kultura tych osób tam. To znaczy się pod względem takim, że są przyjaźni dla osób, które odwiedzają ich kraj. To jedynie to, a jeżeli chodzi o rehabilitację, to wszystko wygląda podobnie tak jak w Polsce, bo nie powiem, bo w Polsce mamy bardzo dobrych fachowców w rehabilitacjach i wygląda to mniej więcej podobnie. Tylko jedynie tam jest, że do jednego pacjenta jest więcej rehabilitantów, nie? No tak, dokładnie. Tam po prostu na przykład do Pawła lub do innego, akurat w tej klinice, gdzie byliśmy, praktycznie trzech rehabilitantów z nim pracowała naraz. I to nieważne właśnie, czy był mały pacjent, czy duży, ile trzeba było, to jeden zabawiał, drugi ćwiczył. No dokładnie. Tak, każdy miał swoje zadanie. No. Dobrze, wróciliście do Polski. Co teraz? Jakie kolejne kroki tutaj Państwo podejmiecie? To znaczy się, no w Polsce na pewno jego codzienna rehabilitacja wymaga tego, żeby te komórki po prostu miały stymulację, żeby się rozwijały, żeby prowadziły do lepszych rezultatów w stosunku do zdrowia Pawła. No i na pewno znowu mamy zaplanowane parę takich turnusów w ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju, gdzie będziemy jeździć z synem, żeby cały czas pracować. No. Tak to wygląda. Może teraz może zakończmy teraz ten jakby część dotyczącą jakby tutaj rehabilitacji. Może teraz skupmy się tak może ogólnie na kulturze, na tym, co was zaskoczyło w Bangkoku. No bo to jest też raz, to była pomoc dla Pawła, ale dwa też, no mieliście okazję zobaczyć inny kraj, no inny świat w zasadzie. No, coś... Nie mieliśmy możliwości, żeby zwiedzać. Nie mieliście. Aha, czyli byliście po prostu w tym ośrodku, tak? Tak, myśmy w ośrodku byli w zasadzie od godziny 10 do godziny 17. Więc po tylu godzinach pracy Pawła, jak po prostu przyjechaliśmy do hotelu, do pokoju, tak w zasadzie, to był koniec naszego dnia. Tak, i prędko się ciemno robiło. I tam prędko się robiło ciemno, także jedynie z czego to Paweł korzystał sobie z basenu, bo też miał rehabilitację akwaterapii i mógł się rozluźnić na basenie, a tak praktycznie większość czasu spędzaliśmy w klinice na rehabilitacjach i podaniu komórek. Czyli w zasadzie od rana... Do wieczora. No, do tej 17 godziny popołudnia to non stop zajęcia. Między hotelem i kliniką, nie? Nawet jak chcieliśmy sobie na przykład wyjść gdzieś, przejechać się po prostu, to na przykład w sobotę nie mogliśmy, bo akurat Paweł miał w piątek podanie do oka. Lekarz zalecił, żeby na słońce nie wychodzić. Tam jednak temperatura oscylowała wokół 34 stopni. Także nie było co ryzykować, nie? Mam nadzieję, że kiedyś tam wrócimy, bo jest to kraj na pewno, gdzie warto dużo rzeczy zwiedzić. Z tego, co nam opowiadali tamtejsi rehabilitanci, no ale to musi być czas na wakacje, dokładnie.